raczej się śmieje z tych wpadek. W ogóle my się wszyscy śmiejemy ze swoich wpadek. Dość dyktatury kobiet! Dość dyktatury kobiet! Dość dyktatury kobiet! Och, drogi mężczyzn! Pani Joanna Wielgus. Pani Joanna Scheuring-Wielgus, Nowoczesna. Nie ma pani poseł. Przystępujemy. Panie marszałku, nazywam się Scheuring-Wielgus. Poprosiłabym, żeby moje nazwisko było wypowiadane tak, jak się nazywam. Szanowni państwo, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, co się stało? Gdzie jest pan poseł Terlecki? Chciałabym się zapytać. Dobrze, możemy? Możemy? Mogę? 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 Tabletki koncepcyjne powinny być bezpłatne. Powinnyśmy mieć dostęp do lekarzy, ginekologów bez problemu. Wymyślił mężczyzna, mówił zresztą. Panie pośle. Skończę, dobrze? Tampax, czyli OB, też wymyślił mężczyzna. Panie pośle. Po trzecia sprawa, feminizm też wymyślili mężczyźni. Panie pośle, po pierwsze mamy 2017 rok. Tak. Po drugie, nie byłoby pana na tym świecie, gdyby nie kobiety. Tak jest. I o to I właśnie proszę chodzi. Proszę szanować wszystkie kobiety. Ale ja szanuję. Nie tyle w Polsce, ale również na świecie. Ale proszę mnie szanować, że mam mały biust. A mi proszę patrzeć w oczy. Aha, radio jest realne, teatr jest nierealne. No oczywiście, że tak. Tam jest fikcja, panie redaktorze. Pani poseł, mam wrażenie, że za pani wyobraźnią nikt nie jest w stanie nadążyć, ja z pewnością, więc może zostawmy to na moment, a właściwie już całkowicie wie pan co, zostawmy. Ale tak naprawdę jestem rozczarowana, że nie rozróżnia pan fikcji od świata realnego. Mógłbym to odwrócić, mógłbym powiedzieć, że pani nie odróżnia, znaczy, że pani jest ślepa na jedno oko, że pani przymyka oko na to, jak się szarga świętości konserwatywne, jak się szarga religię, bo pani jest z tym wygodniej i mogę domniemywać, że byłoby inaczej, gdyby szargano pani świętości, świętości jak najbardziej laickie. Ja na co dzień zajmuję się... Ja na co dzień zajmuję się mową nienawiści i hejtem. I wiem, jakie mogą być konsekwencje słów rzucanych po prostu w przestrzeń publiczną. Petru miał 23 lata, gdy został asystentem Leszka Balcerowicza. Miał 25 lat, gdy został doradcą wicepremiera. Tak, ale był czyli ekonomistą. Był ekonomistą. A wie pani, że Ryszard Petru nie jest ekonomistą? Był. A czym? Kim? Ryszard Petru skończył stosunki międzynarodowe na SGH. To nie jest ekonomista. Tak, ale wie pan co? Chodzi o to, że jeżeli młodzi ludzie mają możliwość zdobywania doświadczenia na stanowiskach asystentów i później się rozwija, się nie ale on się rozwija cały czas politycznie. 23 lata asystent, 25 lat doradca wicepremiera, później zastępca sekretarza generalnego Unii Wolności. I co w tym złego? Nie, nic złego, tylko zastanawiam się, później Leszek Balcerowicz załatwia mu pracę w Banku Światowym. No, bez przesady. Bez przesady? No jak załatwia? To są tylko domysły dziennikarskie. Tak, rozumiem. Jakie miał kompetencje były asystent, który zostaje zatrudniony przez Bank Światowy? Ale wie pan co, ja wtedy nie byłam w HR-ach i trudno mi na ten temat się w ogóle wypowiadać. Rozumiem. Pani się za to wypowiada na temat Misiewiczów. Oczywiście. Ale na temat Ryszarda Petru, którego nazwano Misiewiczem Balcerowicza już nie. Ale to ja panu powiem, dlaczego się wypowiada na temat Misiewiczów. Misiewicz to jest osoba, która nie ma kompetencji
kompetencji. Ja na przykład zajmuję stanowiska w radach nadzorczych. Widzisz, mały Ryszard Petru. Chciałam się zastanawiać, dlaczego jest taka wysoka temperatura. Znalazłam odpowiedź. Dlaczego? W jednej z książek o Jarosławie Kaczyńskim jest napisane, że Jarosław Kaczyński bardzo lubi temperatury 26 stopni. I to przez niego my wszyscy cierpimy, ponieważ jest nam mega gorąco w Sejmie. Czyli oni utrzymują w tym Sejmie specjalnie temperaturę dla Jarosława Kaczyńskiego? Wie pan co? To brzmi absurdalnie. Wydaje mi się, że tak. Że naprawdę? Myślę, że tak może być. Narodowy, Bartosz Wilczyński, pani poseł. Od pewnego czasu obserwujemy działania Chin, które starają się w pewnym, przynajmniej ograniczonym obszarze kwestionować dominującą pozycję Stanów Zjednoczonych. Chcą wejść tutaj, powiedzmy, do Europy z jedwabnym szlakiem, który skróciłby czas przerzutu towarów do 48 godzin. To wiadomo, postawiłoby tutaj w bardzo niewygodnej pozycji hegemona USA, który szeroko handluje, po prostu ma rozwinięty handel morski. Stąd też pewne tarcia na Morzu Południowochińskim na przykład. I tutaj rodzi się pytanie, wiadomo, że Polska może być tym zakończeniem jedwabnego szlaku. Z drugiej strony chodzi o nasze relacje z USA. Jakby mogła pani tak zgrubnie przedstawić, jak pani albo ogólnie partia, powiedzmy, jaki tutaj zgrubnie zaproponowałaby pani schemat postępowania w polityce zagranicznej, żeby jak najwięcej ugrać dla interesu narodowego? Z grubsza nie przedstawię, bo ja w ogóle nie rozumiem, o czym ty mówisz. Kongres Nowej Prawicy? Proszę. Konrad Gadomski, Kongres Nowej Prawicy. Niedawno ekonomista polski Tomasz Cukiernik obliczył, że obecność Polski w Unii Europejskiej kosztuje Polaków więcej niż Polska zyskała wpływu z Brukseli, a Polacy nie bogacą się w takim tempie, w jakim by mogli, gdyby Polska nie była w Unii Europejskiej. Stąd ja mam takie dziwne wrażenie, że Unia Europejska dzisiaj polskim politykom służy tylko do tego, tak jak panu Donaldowi Tuskowi służy do tego, aby miał ciepłą posadkę w przypadku przegranych wyborów, albo jak politykom Nowoczesnej, aby mogli lecieć do Brukseli i się poskarżyć, bo przegrywają merytorycznie ze słabym przecież rządem. I czy jest pani w stanie wykazać, że jest inaczej? Przede wszystkim politycy Nowoczesnej nie są w Parlamencie Europejskim, to po pierwsze. Po drugie, politycy Nowoczesnej nigdy się nikomu nie skarżyli. Nie wiem, skąd masz takie informacje. Pani poseł, ta odpowiedź sali jest chyba wystarczająca. No właśnie, zupełnie.